Zakończyła się pierwsza kwarta spotkania pomiędzy MKS Wrześnią a Wilkami Morskimi prowadzeniem 29-21 dla Wilków Morskich. Dla przypomnienia szybko składy drużyn. Wilki Morskie, jedynka Chmurzewski Michał, trójka Fiedesewicz Igor, szóstka Dejer Filip, siódemka Bożuchowski Kamil, dziewiątka Sieracki Igor, dziesiątka Wójtowicz Szymon, jedenastka Pociennik Szymon, dwunastka Wójtowicz Tymon, trzynastka Wodarczyk Oliwier, 22 Nosal Krzysztof. 33 Sucharski Jakub, trenerem jest zespołu Wilków Morskich Łukasz Wadziński. Rozpoczynamy drugą kwartę spotkania. Przeprowadzenie 29-21 dla Wilków Morskich. Thank you.
uzupełniając składy naszych przeciwników grających w kolorach czarnych. MKS Września, piątka Kosmała Łukasz, ósemka Makowski Tomasz, dziesiątka Dębiński Krzysztof, jedenastka Grześkiewicz Jakub, 22 Prędkowski Piotr, 24 Tralewski Mateusz, 25 Andrzejewski Filip, 30 Nowak Witold, 33 Kaczmarzewski Jakub. Trenerem zespołu z Września jest pan Rakowski Zbigniew.
Minuta 31. Małe zamieszanie związane z przewinieniem technicznym i w międzyczasie zgasł zegar. Sędziowie ustalali, ile do końca drugiej kwarty. Najpierw były dwa rzuty osobiste dla drużyny z Wrześni, a teraz po normalnym faulu dwa rzuty dla Wilków Morskich. Zakończyła się druga kwarta meczu. Do przerwy 51-37 dla Wilków Morskich Szczecin.
Do przerwy punkty dla Wilków Morskich zdobyli Chmurzewski Michał 10, Fiedosewicz Igor 18, Bożuchowski Kamil 5, Płóciennik Szymon 2, Nosal Krzysztof 5 i Sucharski Jakub 6. Po stronie MKS Września Kosmała Łukasz 14, Makowski Tomasz 12, Dębiński Krzysztof 3, Prędkowski Piotr 4, Nowak Witold 4.
Przed nami trzecia kwarta spotkania, 51-37 dla Wilków Morskich. Thank you.
Thank you.
Kończymy trzecią kwartę przy jednopunktowym prowadzeniu Wilków Morskich 67-66. Thank you.
czas dla zespołu wrześni przy prowadzeniu Wilków 77-74. 2,5 minuty do końca spotkania. Ważny celny rzut trzypunktowy po stronie MKS Września. Pierwszy raz chyba w tym spotkaniu prowadzenie gości 79-77. Minuta 40 do końca. Dogrywamy 14 sekund. Błąd 5 sekund. Piłka dla MKS Września. Kolejny trzypunktowy rzut celny po stronie MKS Września. Prowadzenie pięciopunktowe zawodników MKS. O czas poprosił trener Wilków Łukasz Warciński. 1,5 minuty do końca spotkania. Trener Wilków przyniósł piłkę na pole ataku. Dogrywamy 14 sekund. Strata. Próba podwojenia zakończona przewinieniem
ponieważ drużyna Wilków ma już 5 przewinień, każdy kolejny kończy się rzutami osobistymi. Szansa dla zawodników Wrześni powiększenia przewagi. Dobrze, celny 6 punktów przewagi. Chyba, że to za 3 punkty Wilków niecelna zbiórka kości. Punkty. 4 punkty przewagi. Małe zamieszanie z czasem. O czas poprosił trener Wilków Morskich. ...83-79 dla MKS Września. Pół minuty do końca spotkania. Próba obrony na całym boisku. Wilków Morskich. Zakończone przewinieniem. 2 rzuty osobiste dla Września. Pierwszy rzut niecelny. Dobrze, celny. Tym razem o czas poprosił trener Wilków Morskich. Widocznie poprzednio czas został udzielony trenerowi z Września. Jakieś to zamieszanie. Punktowe prowadzenie zawodników z Wrześni, 27 sekund do końca i zapewne trener Wilków przyniesie piłkę na pole ataku. Będziemy dogrywać 14 sekund. Strata Szczepał.
6 punktów przewagi gości. Za 3 punkty celne. Mamy 14 sekund. Szybki faul. 3-punktowe prowadzenie zawodników Wrześni. 2 rzuty osobiste. Cztery punkty przewagi. Faul zawodnika Wrześni. Piłka z końcowej linii. 8 sekund do końca. Prosta strata. Przewinienie. 5 sekund do końca spotkania. Może nastąpi jakaś korekcja zegara. Sędziowie zaklasyfikowali faul jako umyślny zawodnika Wilków Morskich, czyli mamy 2 rzuty osobiste, jeszcze piłka z boku. Nasz zespół troszeczkę się pogubił w końcówce meczu. Widać większe doświadczenie starszych zawodników w Wrześni. Dwa rzuty celne. Mamy 6 punktów przewagi. 5 sekund do końca i jeszcze piłka z boku. Już zawodnicy nie podjęli walki w końcówce. Mecz zakończył się wygraną MKS Września 88-82. Dziękujemy za transmisję.